Tomasz Tardzikowski, witam w Starciu Cywilizacji. Dziś będziemy rozmawiać o szczepieniach i o paszportach szczepionkowych, tak zwanych paszportach szczepionkowych. A naszymi gośćmi są profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, i Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta Radio Tok FM. Witam serdecznie obu gości. No, pojawiły się takie pomysły w wielu już krajach. Wielka Brytania traktuje ten pomysł bardzo serio. Izrael w zasadzie poniekąd go wprowadza, głównie dla gości, których jeszcze nie wpuszcza, ale zapowiedział, że jeżeli kogokolwiek wpuści, to wyłącznie osoby zaszczepione. No i pojawiają się pierwsze głosy sprzeciwu, które sugerują, że jest to forma jednak dyskryminacji osób niezaszczepionych z różnych powodów. Ja zacznę od wirusologa. Czy ten pomysł z paszportami szczepionkowymi, niezależnie od tego, że on w Polsce jest na razie nie do przeprowadzenia, bo wprawdzie akcja szczepionkowa idzie pełną parą, ale na razie nie mamy jeszcze chyba na tyle dużo wyszczepionych, żeby je wprowadzić. Ale czy to jest dobry pomysł? Czy on rzeczywiście ma sens z punktu widzenia wirusologicznego? Z punktu widzenia wirusologicznego tak, ponieważ on zapobiega ściągnięciu na dane terytorium, gdzie sobie poradzono przy pomocy szczepień z chorobą, osób, które mogłyby uruchomić następną burzę. Wiadomo, szczepionki nie dają 100%, więc te 5% pozostaje wrażliwych. Dla nich szansą jest, że nie spotkają się z osobą zakażoną. No ale to przy 95%, rozumiem, czy przy 100% wyszczepionych, tak? To znaczy, jeżeli rzeczywiście wszyscy są wyszczepieni, to wtedy... Wszyscy, którzy mogli zostać zaszczepieni. Bo pamiętajmy, że nie istnieje idealna szczepionka i zawsze będą ludzie, którzy nie będą mogli być z różnych powodów zaszczepieni lub szczepienie będzie nieskuteczne. Panie profesorze, a jak w tej chwili wygląda, no bo w Polsce to mniej więcej wiemy, dość szybko to zaczęło iść, ale w tych krajach, które już odtrąbiły sukces, tak na przykład jak Izrael, ile procent realnie tam obywateli wyszczepiono i ile wystarczyło, żeby zatrzymać pandemię? Bo wiemy, że w Izraelu już ta transmisja się nie dokonuje. Po raz pierwszy, to było przedwczoraj, po raz pierwszy poinformowano, że nikt nie zmarł i nikogo nowego nie przyjęto z diagnozą. To jest suma dwóch elementów. Liczby osób, które przechorują, znaczy ulegną zakażeniu, bo niekoniecznie muszą wszyscy przechorować, i liczby osób zaszczepionych. Łącznie to daje pewną taką pulę, w której jeżeli znajdzie się osoba zakażona, to po prostu prawdopodobieństwo spotkania drugiej wrażliwej jest wystarczająco niskie, żeby choroba się nie szerzyła, albo to były pojedyncze zachorowania. Dla wirusa zależy to od jego umiejętności zakażania, tego słynnego współczynnika R. Dla niektórych jest 95%, musi być tak jak dla odry. Dla niektórych tutaj w granicach 85%, jeżeli chodzi o przeliczanie na podstawie podobnych wirusów. Rozumiem. I Tomasz Stawiszyński, no, czy to jest dobry pomysł? Bo wielu filozofów, czy etyków, czy publicystów sugeruje, że to będzie jednak pewna forma dyskryminacji. To, i tak naprawdę pytanie brzmi, słusznej i uprawnionej moralnie, czy niesłusznie? No bo to jest to kluczowe pytanie, bo przecież wiemy, że w pewnych kwestiach zasady niedyskryminacji dopuszczają pewną formę dyskryminacji dla słusznych celów. No, ja bym na początku zwrócił uwagę, że my już pewnego typu paszporty szczepionkowe mamy. To znaczy w momencie, kiedy wyjeżdżamy na przykład do krajów pewnych, tropikalnych, to wtedy musimy mieć określone szczepienia, bo inaczej nie wyjedziemy poza granicę własnego kraju. Więc to jest rozwiązanie, które już funkcjonuje i zostało wprowadzone, jak rozumiem, właśnie z uwagi na pewną specyfikę epidemiologiczną tych krajów, do których wyjazd obliguje nas właśnie do posiadania pewnych szczepień. Sytuacja, wydaje się, ewoluowała w takim kierunku, że oto teraz i kraje europejskie, i Stany Zjednoczone, globalna północ, to są kraje, w których również sytuacja epidemiologiczna jakoś skłania do wprowadzenia tego typu rozwiązania, więc widziałbym tutaj tylko ewentualnie pewną ilościową różnicę pomiędzy tym, co już jest, a tym, co zostanie wprowadzone, jeśli zostanie wprowadzone wraz z paszportami szczepionkowymi.
a nie jakiś gwałtowny jakościowy skok. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, no, z podróżowaniem i przemieszczaniem się poza granice państw w ogóle wiążą się pewnego rodzaju ograniczenia, restrykcje i tak dalej. One oczywiście w ostatnich dwóch dekadach mniej więcej, zwłaszcza po World Trade Center, stają się coraz bardziej poważne, więc pewnego rodzaju samoograniczenie, dostosowanie się do pewnych niezależnych od nas reguł, często wbrew naszemu komfortowi, wbrew naszym chęciom i tak dalej, też jest obligatoryjne, jeśli chcemy się przemieszczać z miejsca na miejsce. No i to powiedziawszy, pewnie już i tak można się zorientować, że jestem zwolennikiem tego rozwiązania raczej. To znaczy chciałbym rzeczywiście, żeby tego typu rozwiązanie zostało wprowadzone, także z uwagi na to, co właśnie przed chwilą powiedział pan profesor o tych 5% na przykład ludzi, którzy są wrażliwi nawet przy takim pełnym wyszczepieniu populacji i mogą się zetknąć z tym patogenem, co może być w skutkach potencjalnie dla nich śmiertelne. No i w ogóle z uwagi na tą polityczno-społeczno-sanitarną sytuację, którą dzisiaj na świecie mamy. No, problem tutaj polega, jeżeli można na koniec tylko z porządku argumentacji takiej etyczno-moralnej, problem właśnie polega na tym, że my, rezygnując ze szczepienia się, stanowimy potencjalne zagrożenie nie tylko dla siebie, no bo stajemy się takim pasmem transmisyjnym dla wirusa. Więc gdyby to chodziło tylko o nas i gdyby to wyłącznie nas obciążało jakimś ryzykiem, wówczas oczywiście nie byłoby powodu, żeby takie, zdaje się, rozwiązanie aż tak mocno forsować. No ale ponieważ właśnie tak nie jest, ponieważ to jest ryzyko, które obejmuje także innych, no to wydaje mi się, że to jest rozwiązanie bardzo dobre. Oczywiście pytanie, jak w praktyce miałoby to wyglądać, no bo może jeszcze można by było wprowadzić takie rozwiązanie, że na przykład ci, którzy szczepienia nie mają, w jakimś reżimie się testują i tylko jeśli upewnimy się na pewno, że tego wirusa nie mają, no to mogą podróżować. No tu od razu pytanie do pana profesora, tylko dodam od siebie na przykład, że Izrael nie respektuje w tej chwili zaświadczeń o szczepieniu, wychodząc z założenia, że tak jak można kupić już, to nieoficjalnie się przyznaje, test, że się nie jest zakażonym, tak niewątpliwie można by było kupić na czarnym rynku testy szczepionkowe, więc oni sprawdzają na lotnisku, czy osoba rzeczywiście testem specjalnym, czy była zaszczepiona. To jest do tego stopnia posunięte. Ale panie profesorze, no wiemy, że mamy problem w tej chwili, bo to widzimy nie tylko w Polsce z ruchami antyszczepionkowymi, czy z przeciwnikami szczepionek, którzy bardzo mocno tutaj podnoszą argumenty ze swojej wolności, ale także z rzekomego nieprzetestowania tychże szczepionek w sposób wystarczający, albo wręcz z tego, że to będzie się trzeba szczepić co jakiś czas, w związku z tym no, protestują tym mocniej. Zatem jak sobie z tym no, bardzo jednak silnym zjawiskiem, nie tylko w Polsce to podkreślmy, poradzić? Cóż, zjawisko antyszczepionkowe było zawsze, od momentu wprowadzenia szczepionek. Wierzono, że pierwsza szczepionka, która była dla ospy, czyli krowianka, spowoduje wyrośnięcie rogów. Ja teraz sobie pokpiłam, że AstraZeneca może najwyżej zmienić moją twarz na szympansa, ponieważ tam jest wirus szympansa użyty. Problem jest dość prosty. Nawet antyszczepionkowcy, jeżeli chcą jechać na dłużej do Stanów, bo do turystycznej to nie jest potrzebne, muszą mieć zaświadczenie o zaszczepieniu na odrę i na różyczkę, bo jest to w ramach programu zwalczania światowego. Stany przyjęły taką zasadę, że coś takiego trzeba mieć, albo zostanie się cofniętym z granicy. Tam oficer imigracyjny jest Panem Bogiem i może zrobić wszystko. Jeśli chodzi o działanie tych ruchów, jest kilka grup. Są grupy, które negują wszystko jako nienaturalne działanie. Są grupy, które mówią, owszem, gdyby nie miało to żadnych ubocznych wpływów, tu zaznaczę, że nie istnieje coś, co działa i nie ma wpływu dodatkowego. Takie coś po prostu nie funkcjonuje.
W Polsce mamy raczej z tą drugą grupą do czynienia, która mówi o wolności, która mówi o prawie do decydowania o własnym życiu. Ciekawe, że najczęściej chcą decydować o życiu dzieci, a nie o swoim, bo sami zostali zaszczepieni. Co do wielokrotności. Jeżeli już ktoś uważa, że nie podlega kontaktowi z antygenami, to mu powiem spokojnie, że w domu nie sporczaki z kurzu mają więcej antygenów niż wszystkie szczepionki razem wzięte. Jeżeli on nie ma śladu kurzu w domu, to bym się z nim zgodził. Ale każdy ma. Tu czego nie wiemy? Wiemy, że szczepionka była badana w sposób klasyczny. Klasyczne badanie polega na tym, że bierze się ileś tysięcy ludzi, z reguły w granicach 60-70 tysięcy, i po zaszczepieniu połowy placebo, połowy szczepionką, czeka się na określoną liczbę zachorowań w tej grupie. Oczywiście osoby nie mogą wiedzieć, co dostały. Potem, kiedy liczba zachorowań jest wystarczająca, a wystarczająca to z reguły jest w granicach 100, zaczyna się analizować, kto zachorował, czy szczepieni, czy nieszczepieni. I ten schemat obowiązuje niezależnie, jak długo było prowadzone badanie, ze względu na fakt oczekiwania na zachorowania. Mieliśmy dużo zachorowań, dało się szybko zrobić. Przy rzadkich chorobach niestety wymaga to czasami lat. Szczepionki, te, które zostały wprowadzone, były opracowane już przy pierwszym koronawirusie, zresztą bliskim kuzynie SARS-1, ale nie było okazji sprawdzenia i wprowadzenia, ponieważ łączna liczba na świecie zachorowań była około 8 tysięcy. Więc w momencie, kiedy szczepionki były gotowe, nie było możliwości sprawdzenia. Współczesna technika pozwala na modyfikację dość szybką. Sprawdzenie, jak wspomniałem, jest identyczne. Najpierw zwierzęta, czy w ogóle dostaniemy jakąś odpowiedź. Potem mała grupa ludzi, żeby sprawdzić, czy szczepionka nie jest gorsza od choroby. A potem duże sprawdzenie, czy ona jest skuteczna, czy nieskuteczna. I ten schemat się nie zmieni i nie można powiedzieć, czy nie jest skutecznie sprawdzona, czy niesprawdzona, ponieważ tak samo i wszystkie szczepionki są badane. Czas na zbieranie się zmienił danych, bo rzeczywiście teraz jest szybkość otrzymania bardzo duża, przekaz informacyjny bardzo szybki, więc tu nie ma sprawy. Wielokrotność dawek, odpowiem inaczej, to jest tak zwana odpowiedzialność za słowo. Badający szczepionych, pierwsze szczepienia w ogóle na świecie były w sierpniu zeszłego roku, są w stanie powiedzieć jedną rzecz tylko. Dzisiaj zachowali jeszcze odporność. W związku z czym mówi się pół roku odporności jest. Czy będzie za rok, przekonamy się, kiedy minie ten czas, ponieważ badania cały czas są prowadzone. Normalnie po wprowadzeniu szczepień cały czas jest monitorowanie kilku elementów. Zachowania odporności i niepożądanych odczynów, ponieważ jeżeli my weźmiemy 100 tysięcy ludzi, to naprawdę niezwykle rzadkie po prostu nie mogą przemknąć się przez takie sito. I za chwilę wracamy do tej rozmowy. Będziemy rozmawiać o innych ograniczeniach i o tym, jak je wprowadzać i czy je wprowadzać. Zostańcie Państwo z nami.